kulturalne zachowanie na trybunach, nie używanie. Stwierdzą stroje piłkarza Jeziorka biało-niebieskie. Proszę o zabranie głosu prezesa klubu Kazimierza. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na meczu nerwowym Jeziorak Joba Olimpia. Marcin Muszyński z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest. Proszę Państwa, minęła godzina 14.58. W tym momencie arbiter główny spotkania Marcin Muszyński z Łodzi rozpoczął nerwowe spotkanie 20.
Śląsku. Na boisku z numerem 18 Witali. Właściciela samochodu Audi o numerach. Mieliśmy pierwsze doświadczenie, takie nowe doświadczenie dla nas. Sprokurowaliśmy sobie sami bramkę i tu trzeba powiedzieć bezwzględnie, co spowodowało w pierwszej połowie chęć odrobienia tej bramki i chaotyczną grę z położeniem nacisku na większość akcji lewą stroną miastu, ułożyć tą grę i próbować realizować to, nad czym pracujemy. Cieszę się, że w drugiej połowie wróciliśmy do gry, zdobiliśmy tą bramkę. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak gra jeziora, jak powiem tak, derby, jak każdy mecz rządzi się swoimi prawami, a więc dużo walki, dużo walki wręcz. Czekamy z utęsknieniem na to, aż się poprawi stan boisk. No i bardzo się cieszę, że ten mecz mógł być rozegrany przy kibicach. Dziękuję. Na pewno był to bardzo trudny mecz dla zespołu Jezioraka. Zdawaliśmy sobie sprawę, jakim potencjałem piłkarskim dysponuje zespół Olimpii Elbląg. To nie przypadek, że ten zespół zajmuje pierwsze miejsce. Ja podziękowałem chłopakom za wywalczony punkt. Tego punktu nikt nam nie podarował. Wywalczyliśmy w trudnym boju. Na pewno pojedynek typowo derbowy, dużo walki, dużo zaangażowania. Na pewno tutaj ja chylę czoło przed moim prezesem Banurzewskim, który przez ostatni tydzień czasu, praktycznie 24 godziny na dobę pracował w tym klubie po to, żebyśmy mogli pojedynek derbowy obejrzeć liczną grupą kibiców. Także uszanujmy pracę naszego prezesa. Przed nami kolejny pojedynek derbowy z OKS-em Olsztyn i już w tej chwili zbieramy siły, regenerujemy i myślimy o tym pojedynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.